Dzisiaj jest 4 sierpnia 2016 roku. Z rabinem Stasem Wojciechowiczem rozmawia Krzysztof Bielawski. Rozmowę prowadzimy w ramach projektu przygotowania filmu edukacyjnego dla Muzeum Historii Żydów Polskich POKI. Rabinie, czy mógł pan opowiedzieć o swojej rodzinie, która, jak wiem, mieszkała, pochodziła z Uzbekistanu? Tak. Rodzina mojego ojca pochodzi z Polski, ale mój ojciec urodził się w Kazachstanie. Po wojnie już. Moja mama urodziła się w Taszkencie, ale rodzina mojej mamy pochodzi z Ukrainy. Dziadek z Odessy, a babcia z Kijowa. A rodzina ojca z tych kresów dzisiejszych, to co nazywamy zachodnią Białorusią. Ale spotkali się w Taszkencie. Ja też tam się urodziłem. Jak wyglądało dzieciństwo rabina właśnie w tak dalekim, egzotycznym dla nas miejscu? No to było typowe radzieckie dzieciństwo. Nie ma, powiedzmy, nic wyjątkowego w porównaniu do tych dzieci, które rosły w Związku Radzieckim. Zupełnie niereligijne wychowanie. Mówiliśmy w języku rosyjskim. Też w Taszkencie to było to, co nazywamy dzisiaj multikulti. Taszkent był takim Babilonem po II wojnie światowej. W Taszkencie mieszkało ponad 100 narodowości, w tym Żydzi. I Taszkent był takim przykładem naprawdę dobrego sąsiadstwa, dobrej współpracy. Nie było tego antysemityzmu, może jak był na Ukrainie albo w Moskwie, w tej europejskiej części Związku Radzieckiego. No i ogólnie mam dobre wspomnienie z tego czasu. Pamiętam, mieszkałem tam do 16 roku życia. Bardzo gorący kraj latem. A czy to dzieciństwo, znaczy już w tym czasie miał pan świadomość swojego pochodzenia żydowskiego? Czy w życiu rodziny obecna była religia? Jak to wyglądało? Nie, to było oczywiście, wszystko było bez religii w tych czasach. Żydzi raczej byli narodowością, a nie grupą religijną. Widziałam, że moja mama jest Żydówką, moja babcia jest Żydówką, mieli w rodzinie takie typowe żydowskie nazwiska i też imiona swoich ojców. No i to było tyle. Nic oprócz tej świadomości, że pochodzenie jest żydowskie, nie było. To znaczy nie było synagogi, to znaczy były synagogi, ale nikt tam nie chodził. Dopiero jak miałem 14-15 lat, już na początku lat 90., to zacząłem jakoś bardziej szukać tego wątku religijnego i w Taszkencie w tych czasach też zaczęły działać żydowskie organizacje, Agencja Żydowska, Centrum Kultury Izraelskiej, też był Chabad i chodziłem też do Jeszywy Chabadu, więc to był mój początek życia religijnego, którego szukałem sam, bo w rodzinie raczej nikt nie był zbyt zainteresowany religią. A jaka była reakcja właśnie pana rodziców na ten moment, kiedy pan jednak stwierdził, że chce pójść drogą właśnie religijną? To było już później, to już było w Izraelu. Z ojcem nie mieszkamy od, jak miałem 4-5 lat, więc nie mam kontaktu z nim z tych czasów. Mam kontakt z moim przyrodnim bratem, ale nie z ojcem. To już było w Izraelu. Wyemigrowaliśmy w roku 94. I dopiero jak byłem w wojsku, to zacząłem sprawdzać różne kierunki. I w tym też było spotkanie ze studentami szkoły rabinackiej, bo chodziłem do synagogi postępowej w Izraelu. No i myślę, że po tym spotkaniu miałem takie poczucie, że może warto spróbować też zostać rabinem, bo to wygląda bardzo ciekawe i mam poczucie, że mogę coś dać też, bo posiadałem wiedzę
I też to są studia teologiczne, które są naprawdę bardzo ciekawe. Ale reakcja była, moja mama powiedziała, że to jest trochę dziwna praca, bo będę pracował przez całe życie weekendy. To była taka pierwsza reakcja, że mam wszystkie weekendy zepsute z tego powodu. Ale ogólnie oczywiście jakiegoś sprzeciwu nie było. To jeszcze wrócę do tego wątku emigracji. Jak właśnie do tej emigracji doszło? Czy była emigracja bardziej z powodów ekonomicznych, prawda, socjalnych, niż załóżmy typowo religijnych, prawda? Myślę, że tak. W latach 90. to bardziej, to znaczy mieliśmy świadomość, kim jesteśmy, ale w Uzbekistanie nie było tego antysemityzmu, nie było tych nagonek na Żydów, nie było prześladowań. Ogólnie może być po odzyskaniu niepodległości Uzbekistan też poszedł w tym kierunku, może być takiej umiarkowanej islamizacji, ale to niezbyt przeszkadzało. Znam wiele osób, które zostały w Taszkencie i mieszkają do dnia dzisiejszego i nie są tej narodowości uzbeckiej i dobrze się z tym mają. My mieliśmy raczej, nie chciałem już mieszkać w kraju, miałem poczucie, że chcę mieszkać w kraju żydowskim, w państwie żydowskim i chcę wiązać swoje losy z państwem Izrael i z narodem żydowskim. To była oczywiście moja sprawa. Mogę powiedzieć, że miałem największy wpływ na decyzję i mojej mamy, i mojej babci w sprawie wyjazdu. A jak ta emigracja wygląda w tym sensie technicznym? Jechaliście Państwo, nie wiem, jechaliście samolotem raz do Izraela, czy jakoś przedostawiliście się jakimiś etapami? To było już w latach 90. dość proste. To nie było zbyt skomplikowane. Trzeba było złożyć papiery. Już była ambasada Izraela, już była agencja żydowska. U nas każdy posiadał metrykę, w której było napisane, że jest narodowości żydowskiej, więc nie było tych problemów może, które są w Polsce. Najpierw pojechałem ja z mamą, bo zostałem tam w tak zwanym ulpanie w kibucu i przez pierwszy rok byłem kibucnikiem. Ale to taka pół na pół, 4 godziny pracy, 4 godziny ulpanu hebrajskiego, ale to bardzo dobry początek w Izraelu i dobrze wspominam ten czas. Moja mama wróciła, a później gdzieś tak za pół roku już przyjechała, musiała sprzedać mieszkanie i tak dalej. Już przyjechała z babcią. A co było największym problemem przy adaptacji do nowych warunków w nowym kraju? No, język, trochę mentalność tego kraju, ale nie mieliśmy zbyt dużo problemów, bo też mieszkaliśmy na wschodzie. Może ma problem człowiek, który jest zupełnie europejskim, ale mieszkaliśmy w Azji Środkowej, który jest takim typowym wschodnim krajem i Izrael też jest krajem wschodnim, chociaż w kierunku bardzo zachodnim. Więc to połączenie wschodu i zachodu, kultury Żydów aszkenazyjskich i sefardyjskich, też obecność tej mniejszości arabskiej, która jest odczuwana wszędzie, to jest, może być niełatwo dla osoby, która w ogóle nie miała do czynienia z kulturą wschodnią. Ale myślę, że poradziliśmy dobrze, bo Taszkent był takim dobrym miejscem, w którym też łączy się zachód i wschód. Ale język opanowałem tak w ciągu pół roku. Już po pierwszym roku rozpocząłem studia na uniwersytecie, więc miałem wystarczająco dobry hebrajski na poziom studiów akademickich. I to może dzięki ulpanowi, w którym naprawdę mówiliśmy wyłącznie po hebrajsku. Wspominał rabin, że najpierw uczył się w Yeshiwie Chabadu, potem w Yeshiwie postępowej, prawda? No, w szkole rabinackiej. W szkole rabinackiej. Jak doszło w ogóle do decyzji, że rabin chce właśnie pełnić funkcję rabina, prawda? Yeshiwa Chabadu to był wybór bez wyboru, bo nie było nic innego w Taszkencie na początku lat 90. Był też ruch Bnei Akiva, to są syjoniści religijni, ale nie był bardzo obecny. Więc Chabad to była taka, powiedzmy,
To były pierwsze drzwi do judaizmu i ja też wspominam ten czas bardzo dobrze. Nie mam żadnych zastrzeżeń, że byłem na początku w takiej bardzo ortodoksyjnej atmosferze i w środowisku. Raczej moje decyzje, że judaizm liberalny, nieortodoksyjny jest moją drogą, to było po studiach w Stanach Zjednoczonych, jeszcze przed wyjazdem do Izraela. W latach 93-94 byłem na wymianie uczniów i mieszkałem przez rok w rodzinie żydowskiej w Baltimore, w stanie Maryland. I ta rodzina należała do synagogi konserwatywnej. I tam po raz pierwszy poznałem tą wersję nieortodoksyjną judaizmu. I doszedłem do wniosku, że w dzisiejszych czasach to jest najlepsze rozwiązanie. Z jednej strony człowiek pozostaje częścią społeczeństwa, integralną, a z drugiej strony też dba o swoich korzeniach, o swoje tradycje. I takie połączenie mi najbardziej odpowiada. Decyzja zostać rabinem, jeszcze może być 2-3 lata przed taką decyzją, w ogóle bym nie pomyślał, że coś takiego może się wydarzyć, ale też była, można tak określić, taka kampania ruchów postępowego i konserwatywnego w Izraelu w końcu lat 90., żeby pokazać Izraelczykom ten judaizm nieortodoksyjny i może być dzięki temu też trafiłem do tej synagogi postępowej w Hajfie. No i tak rozpoczął się mój romans z ruchem judaizmu postępowego i później to spotkanie ze studentami i tak dalej, i tak dalej. Już pod koniec służby wojskowej złożyłem papiery, byłem zaproszony na rozmowę do Hebrew Union College, tak nazywa się ta uczelnia, jest najstarszą w Stanach Zjednoczonych, już od 1875 roku istnieje. I w trakcie tej rozmowy myślę, że padła ta decyzja. Później była też rozmowa rekrutacyjna, to takich kilka etapów. Była rozmowa z psychologiem klinicznym, to są warunki przyjęcia, więc trzeba było przejść kilka takich komisji, żeby zostać przyjętym na ten kierunek rabinacki. Jak jest właśnie ta rola psychologa w takim tej rekrutacji? On w tym momencie... Ja myślę, że psycholog bada, czy człowiek jest stabilny, ustatkowany, na pewno wie, czego chce. To było tak kilka dobrych godzin, to spotkanie z psychologiem, indywidualne, różne testy, różne obrazki, więc takie typowe badanie psychologiczne. A inne etapy rekrutacji do szkoły jak wyglądały? Taki główna część to jest rozmowa z tym zespołem akademickim. I to jest najbardziej stresujące. Człowiek wchodzi, siedzą 8 osób, rabinie, profesorowie i pytają różne pytania, najwięcej co spowodowało twoją decyzję, albo kim chcesz zostać, jak już będziesz tym dorosłym i skończysz studia, jak to widzisz. Znaczy, trzeba było opowiadać, nie było pytań o wiedzę, powiedzmy, judaistycznej, z zakresów, chociaż trzeba było napisać dwie prace o mojej wizji judaizmu, o mojej wizji rabinatu, ale raczej pytania tej komisji były takie osobiste i chcieli się dowiedzieć, jak to widzę. Jak wygląda nauka w szkole rabinackiej? W Hebrew Union College w Izraelu jest ten kierunek, tak zwany program rabiniczny dla Izraelczyków, bo to jest instytucja amerykańska, ale ma kampus w Jerozolimie też. I ten program już działa, powiedzmy tak, od lat 70. XX wieku. To są 2 dni intensywne w tygodniu, od rana do wieczora. Zazwyczaj to poniedziałek i wtorek, powiedzmy od godziny 8 do 20. I to są studia religijne. Są takie nauki jak Miszna, Talmud, Alacha,
filozofia żydowska, historia narodu żydowskiego, praktyczne sprawy, jak w synagodze się zachowamy i tak dalej, i tak dalej. Znaczy bardziej sprawy dotyczące judaizmu i oprócz tego też musieliśmy studiować na uniwersytecie, na studiach magisterskich w zakresie nauk judaistycznych. Więc to był warunek ukończenia tych studiów, kierunek akademicki i kierunek teologiczny. Więc to tak mniej więcej policzyć razem uniwersytet plus Hebrew Union College, to tak 4-5 dni w tygodniu człowiek jest na studiach, więc to jest bardzo intensywne. Czy był także WF, wychowanie fizyczne? Nie. 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 WF miałem na studiach licencjatu. Tam był obowiązkowy WF. Hebrew Union College w Cincinnati, w swoim największym kampusie, ma boisko tej piłki amerykańskiej. Nawet ma korty tenisowe w Jerozolimie. Nie. Była siłownia, ale nie było. Nie było jakiegoś wychowania fizycznego. A co trzeba spełnić, żeby otrzymać właśnie smichę rabinacką? Czy jest jakiś egzamin? Tak, w świecie reformowanym, na przykład w Hebrew Union College, wymóg był taki, że co roku jest komisja, która znowu decyduje, czy człowiek przechodzi na następny rok, więc 5 razy miałem taką komisję, bo 5 lat trwają studia. I czasami ktoś dochodzi do ostatniego roku i jest jeszcze komisja pod koniec, która już decyduje, czy osoba zostanie ordynowana. No i trzeba przejść takich 6 komisji, powiedzmy, w ciągu studiów. I to raczej studia bez tych ocen, ale na podstawie takiej oceny osobistej nauczyciela na każdym kursie, bo to są małe grupy, 5-6 osób. Więc to nie jest kurs na uniwersytecie, gdzie siedzą 150 osób na wykładach. Jak jest profesor, rabin i 5 uczniów, to bardzo łatwo napisać swoją opinię pod koniec semestru. Więc na podstawie tych opinii ta komisja też decydowała o tych sprawach. No i pod koniec są kilkadziesiąt takich egzaminów pisemnych z zakresu Tory, Parashat HaShavuot, to znaczy tego fragmentu tygodniowego, komentatorów, Halachy, Shulchan Aruch, znaczy tak zwana żydowska biblioteka. Trzeba być dobrze zorientowanym w bibliotece żydowskiej. Wszystko, co to, co my nazywamy po hebrajsku Arona Sfarima Yehudi, to jest żydowska szafa ksiąg. Nikt nie wymagał tej wiedzy na pamięć, ale musisz dobrze się orientować w tekście i w źródłach. A jak to jest moment otrzymania smichy, ta ceremonia? To jest taka bardzo uroczysta ceremonia. Obecny jest też prezydent Hebrew Union College, który zazwyczaj siedzi w Stanach Zjednoczonych. Też obecni różne dygnitariusze, różne gości, zazwyczaj ktoś albo z prezydent miasta Jerozolimy może być. To znaczy, to jest bardzo uroczysta ceremonia w pięknym miejscu z widokiem na Bramę Jawską, bo Hebrew Union College ma piękny kampus z widokiem na Stare Miasto Jerozolimy. No i prezydent Hebrew Union College jakby ordynuje, robi to, co zawsze robili w ciągu wszystkich pokoleń, tak zwane smichat yadaim, to znaczy nakłada ręce i oczywiście to jest ten akt ordynacji. No i też otrzymujemy taki piękny dokument, że od tego momentu jesteśmy nazywani nauczyciel rabin, Moreinu Araf, nasz nauczyciel rabin, to jest ten tytuł i możemy pełnić obowiązki święte we wszystkich gminach żydowskich. To nie określa, w tym certyfikacie ordynacyjnym, w smiche, nie jest napisane, że to jest reformowana smicha albo nieortodoksyjna. U nas podejście, że rabini
po studiach w Hebrew Union College naprawdę mają umiejętności pracy w każdej gminie. I w ortodoksyjnej, i w konserwatywnej, i w reformowanej. Więc posiadamy taką wiedzę, że możemy pełnić obowiązki rabinów w różnych środowiskach. A jak to wygląda poszukiwanie tego miejsca, gdzie rabin będzie pełnił swoją, prawda, posługę? Czy rabin na przykład sam musi szukać jakiejś kongregacji, czy też jest jakiś, nie wiem, bank, do którego muszą przyjąć kongregację, tak, i proszą o... Jest Stowarzyszenie Rabinów, nasza asocjacja rabiniczna. Największa to jest amerykańska, nazywa się po angielsku Central Conference of American Rabbis, ale też możemy być członkami tej konferencji rabinów. I tam jest tak zwana komisja, która jakby odpowiada za poszukiwanie miejsc pracy, placement tak zwany po angielsku. I można się zgłaszać do tej komisji, oni wysyłają, ta komisja wysyła różne propozycje i też jest takim pośrednikiem pomiędzy kongregacjami, które szukają rabinów, i tymi rabinami, którzy szukają kongregacji. Więc jest taki mechanizm. I oczywiście są też cały czas ogłoszenia. Dostajemy taką informację drogą mailową, są wakaty i tak dalej. Więc tak, i trzeba się zgłaszać, trzeba wysyłać swoje CV. To jest jak wolny rynek. Ja to nazywam tak samo jak u osób tych wolnych zawodów. Po tej pracy oczywiście nikt nie gwarantuje, że od razu zaczniesz pracować, ale zazwyczaj znam mało osób po studiach rabinackich, które nie pracują. A co działo się z rabinem właśnie po otrzymaniu smichy, a jeszcze przed przyjazdem do Polski? Bo wiem, że rabin jeszcze był. Tak, jeszcze smichę otrzymałem w 2006 roku, więc w tym roku obchodzę 10 lat swojego rabinatu. Byłem rabinem w Petersburgu przez 3 lata. No, to moja, powiedzmy, już była druga kongregacja, bo pierwsza praca była w Aszdodzie, takie miasto niedaleko Tel Awiwu, z 40 km na południe. I tam pełniłem obowiązki rabiny jeszcze nie będąc rabinem, będąc studentem. To moja pierwsza synagoga. Później już pracowałem w Petersburgu dla kongregacji reformowanej Szarej Shalom. A jak skończyłem tam pracę, to dostałem propozycję przyjazdu do Warszawy. Właśnie, jak to było z tym przyjazdem do Warszawy? Czy pamięta rabin ten moment, nie wiem, kiedy zadzwoniła, nie wiem, Miriam Gonczarska? Tak, to było, to nie, rabin Szudrych nie miał w tym wielkiego udziału. Tak, to była raczej decyzja gminy, że gmina żydowska w Warszawie jakby się otwiera na tak zwany pluralizm żydowski i będzie zatrudniała rabina nieortodoksyjnego i jakoś i przez rabinkę Tanię Segal i Miriam Gonczarska, która wtedy pracowała jako edukator w gminie żydowskiej w Warszawie. No i był ten kontakt do mnie, bo ja wtedy byłem pomiędzy pracami. Byłem wtedy po pracy w Petersburgu i byłem w Izraelu. No i w tym momencie nie miałem innych propozycji. Może to nie było, że marzyłem o Polsce, albo to było największe marzenie przyjechać do Warszawy, ale to raczej zwykła propozycja pracy, tak to działa. No i każda osoba bada, czy to pasuje. Też był pierwszy miesiąc takiego rekonesansu. No i potem to już decyzję o zatrudnieniu na dłuższy okres, a później ostatnio już dostałem umowę na czas nieokreślony. A jaka była właśnie reakcja rabina, kiedy dowiedział się, że no teraz Polska, prawda? Bo jednak Polska ma opinię kraju dosyć trudnego, naznaczonego zagładą, również kraju, który jest postrzegany jako kraj antysemicki. Jak rabin, co było takim pierwszym odczuciem rabina? Czy to jest dobre, czy to jest rodzaj zesłania? Nie miałem jakiegoś zastrzeżeń, że to jest antysemityzm. Wiedziałem, że to nie jest kraj, w którym dużo Żydów mieszkają. To tak. Też zawsze miałem ciekawostki ze swoim pochodzeniem ze strony polskiej, ale nigdy, powiedzmy, głęboko, specjalnie przyjeżdżać do Polski i szukać
tego nie było. Więc to było zupełnie normalne, jakby propozycje z jakiegokolwiek kraju, z Nowej Zelandii albo z Wielkiej Brytanii, tak samo z Polski. Więc nie miałem tych wszystkich obaw, może, które bym miał dzisiaj. To znaczy sprawę antysemityzmu, który istnieje wszędzie, sprawy, że społeczność jest bardzo mała, nieliczna, różne problemy społecznościowe, nie ma tych wielkich instytucji żydowskich, może, które istnieją w innych krajach. Ale na początku nie myślałem o tym. Jakie było pierwsze wrażenie już po przyjeździe do Polski? Nawet nie wiem, jak to powiedzieć. Najpierw nie mieliśmy też synagogi, więc najpierw to było takie trochę, to gdzie będzie ta modlitwa nieortodoksyjna, bo na początku to było w klubie młodzieżowym w Białym Budynku. Więc na początku to było tak, nie wiadomo co. Jest rabin, niby jest ta grupa zwolenników judaizmu postępowego, ale co z tym dalej? Ale później, jak już otrzymaliśmy miejsce na synagogę i później rozpoczął się ten proces budowania społeczności postępowej, to już poszło zupełnie inaczej. Wtedy każdy z nas poczuł, że jest odpowiedzialnym za losy tej grupy. No i wtedy ten proces się ruszył. Ale najpierw byłem taki trochę może pesymistyczny, bo nie było miejsca na napełnienie tej służby religijnej. To było bardzo ciężko. Pamiętam, w moim mieszkaniu często spotykaliśmy się. Więc to wyglądało, może ktoś powie, jak spotkanie w mieszkaniu, to spotkanie jak sekta. Więc, ale bardzo szybko to minęło i bardzo dobrze. Teraz siedzimy w synagodze właściwie w centrum Warszawy. Tutaj z okna jest widok na Pałac Kultury i Nauki. Za rabinem jest pięknie wykonany Aron HaKodesz, bardzo taki nowoczesny, prawda, z nowoczesnym wzornictwem. Tutaj też w tej synagodze, jak wiem, w czasie modlitw szabatowych jest pełno tak naprawdę. Jak doszło do powstania właśnie tej synagogi? Synagoga jest takim wkładem, darem jednej z osób związanych ze Tzchaim. I to jest taka darowizna, która jest przekazywana na potrzeby społeczności postępowej naszej gminy żydowskiej. I jak synagoga funkcjonuje i jak jest estetyczna, to przyciąga ludzi oczywiście. Ja uważam, że modlitwa żydowska, nabożeństwo muszą być nie tylko emocjonalne, ale też estetyczne. To oznacza, że jest porządek, modlimy się w języku hebrajskim, staramy się śpiewać razem, staramy się robić modlitwę wspólną. Nie prowadzący i taka pasywna społeczność, raczej wszystko razem. I to przyciąga dużo ludzi, bo mogą brać udział. I oczywiście ten wątek egalitarny, że kobiety z mężczyznami modlą się razem, to też oczywiście robi duże wrażenie, bo nie dzielimy. Rodzina może siedzieć razem, ojciec, matka, dzieci. I to jest, uważam, wspaniały krok do judaizmu. I oczywiście również charyzmatyczny rabin. A tego bym nie powiedział, ale ja bym powiedział o sobie, że jestem uporządkowany. To znaczy, nie jestem rewolucjonistą, jestem takim ewolucjonistą. Wszystko w swój czas i tak to się dzieje. Ja uważam, że jakieś wielkie zmiany w sposób zbyt radykalny to nie jest dobra droga. Uważam, gmina przeszła taki proces ewolucyjny, otworzyła się na ten pluralizm, którego może i był, bo w końcu rabin Szudrych, nawet będąc ortodoksyjnym rabinem, jest bardzo liberalnym ortodoksyjnym rabinem, ale gmina de facto oczywiście posiadała tylko możliwości rozwoju religijnego w nurcie ortodoksyjnym. A niektórym
osobom to bardzo brakowało, uważam, i wspaniało, że istnieje ta możliwość spełnienia swoich potrzeb religijnych w nurcie liberalnym. Rabin mieszka 7 lat w Polsce, jeżeli się nie mylę. 6. 6, przepraszam. Zna rabinę znakomicie, język polski. Dziękuję. Słyszałem, że ma rabin teraz umowę no, na czas nieokreślony. Czy rabin teraz wiąże swoją przyszłość już na stałe z Polską? Myślę, że trzecia społeczność ma być ostatnią. Już bym nie chciał mieć jakoś czwartą emigrację w swoim życiu, bo to nie jest zbyt łatwo zmieniać miejsce posługi, społeczność, bo to jest bardzo bolesny proces. No przynajmniej na następne kilka dobrych lat tak. Więc już myślę o swoim mieszkaniu w Warszawie powoli, już bym nie chciał wynajmować cały czas. Więc człowiek jakoś powoli zakorzenia się w Warszawie. To jest też ciekawa historia, bo w przypadku rabina, który ma korzenie polskie, prawda, przez ojca, zaszło takie koło właściwie tej rodziny rabina, jak rozumiem, rodzina repatriantów, prawda, w okresie II wojny, trafiła do Uzbekistanu, kazachów z Uzbekistanu, potem rabin przez Uzbekistan trafił do Izraela i tutaj wrócił do Polski tak naprawdę. Ja zawsze powtarzam, że mam na pewno jakiś mistyczny wątek z ostatnim rabinem Wielkiej Synagogi, z Mojżeszem Szorem, który zmarł w Uzbekistanie. Zginął w Uzbekistanie, a ja urodziłem się w Uzbekistanie. Może to jest ten wątek, który zamykamy, że to był ostatni rabin Synagogi Postępowej. Nie jestem pierwszym rabinem postępowym w Polsce, ale jestem pierwszym rabinem przy gminie wyznaniowej żydowskiej, pierwszym postępowym rabinem. I może to jest ten mistyczny wątek, na który warto spojrzeć. W ostatnich latach obserwujemy w Europie i też w Polsce taki bardzo silny wzrost nastrojów nacjonalistycznych. Czy jak to postrzega rabin w kontekście swojej tej pracy? Czy rabin na przykład teraz, nie wiem, czuje jakieś większe zagrożenie, czuje się mniej bezpiecznie? W sprawach bezpieczeństwa nie poczułem jakiegoś wpływu. Oczywiście na poziomie deklaracyjnym to widać, może więcej tych demonstracji nacjonalistów. Widać, że to się pojawia, widać też słyszeć wypowiedzi różnych polityków. Czasami jest wrażenie, że po prostu jest jakieś może zezwolenie ze strony rządzącej na takiego typu zachowania. Mam nadzieję, że ja się mylę. Ale widać to i w przestrzeni publicznej, ale na poziomie bezpieczeństwa osobistego ja bym nie powiedział, że coś się zmieniło w tym kierunku. A członkowie ECHAIM, czy to też jakoś było jakieś, nie wiem, dyskusje? Mamy dużo tych rozmów o tym, co się dzieje w kraju. To jest czasami taka burząca dyskusja w mediach społecznościowych i na tych spotkaniach osobistych. Ja się staram jakoś trzymać politykę poza synagogą, ale oczywiście to jakoś przenika zawsze i czasami nawet ktoś może się obrazić, bo ktoś jest zwolennikiem jednego obozu politycznego, a ktoś zupełnie innego. Ale staramy się jakoś dyskusję trzymać na takim poziomie koleżańskim. Nie przechodzimy na oskarżenie. Ale to słyszeć, że niepokój, co się dzieje w sprawie tej narracji historycznej, tych próbach jakoś inaczej pokazać, co się wydarzyło w kraju w czasie wojny. Więc oczywiście to powoduje dużo, dużo przemyślenia. Spytam jeszcze jedną kwestię, trochę już z innego zakresu. Ostatnio też obserwujemy, znaczy widzimy coraz większą aktywność środowisk LGBT, prawda, które domagają się dla siebie równouprawnienia, domagają się praw. Czy do takich osób jest też miejsce w ECHAIM? Czy to też są jakieś dyskusje związane z tą sytuacją właśnie w kongregacji ECHAIM? Tak. ECHAIM jako synagoga, która działa w ruchu postępowym, jest otwarta dla wszystkich osób bez względu na
na orientację seksualną. To są decyzje jeszcze ruchu reformowanego z końca, powiedzmy tak, lat 80. XX wieku, więc tu nie ma żadnej dyskryminacji. Taka osoba, która jest Żydem, oczywiście, ma pełne prawa w synagodze, idzie, może prowadzić modlitwę, może być zaproszona do czytania Tory, więc jakoś chcemy pokazać, że zapraszamy takich osób do synagogi. Myślę, że nawet w synagodze ortodoksyjnej też panuje taka atmosfera, nikt nikomu nie powie, że z powodów orientacji seksualnej ktoś nie jest miły widziany. Ja uważam, że środowisko żydowskie jest jak najbardziej pluralistyczne w tej kwestii. Oczywiście w niektórych kwestiach religijnych, na przykład jak ślub albo udzielenie jakiejś ceremonii dla osób tej samej płci, tu jeszcze mamy dyskusję, bo nie we wszystkich stowarzyszeniach rabinackich jest decyzja, że rabin może, nawet reformowany, może udzielać takiego ślubu. Więc to na razie nie robimy, ale we wszystkich innych kwestiach niedawno też mieliśmy taką, nie ceremonię, ale wydarzenie. Para pobrała ten ślub cywilny za granicą i oczywiście pobłogosławiłem ich tu podczas czytania Tory, takie błogosławieństwo Miszy Berach, żeby tworzyli ten związek i mieli miłość i zdrowie i wszystko, co możemy życzyć młodej parze. Spytam jeszcze jedną kwestię. Co według rabina jest w tym momencie największym problemem społeczności żydowskiej, społeczności Etzchaim, może tutaj tak to zawęźmy? Zawsze jest to, co ja nazywam problem pokoleniowy. Zawsze chcemy mieć więcej rodzin i więcej dzieci. Na razie ta społeczność, która jest bardzo młoda, w większości jest społeczność osób, może być takich singlów tak zwanych, ale może z tego coś wyjdzie kiedyś. Może założą rodziny, może się poznają i tak dalej. Więc na razie ja bym chciał widzieć więcej ślubów i więcej związków i tak dalej, i więcej dzieci. Myślę, że dzieci to jest największe zmartwienie, ale pozytywne, ale chcemy, żeby tych dzieci było zdecydowanie więcej niż, chociaż mamy sporo dzieci, ale bym chciał, żeby było więcej rodzin i więcej dzieci. Teraz przyjrzę tych pytań z działu edukacji pod kątem już stricte filmu. Zapytam, kim jest rabin? Jaka jest definicja rabina? Rabin jest nauczycielem, jest osobą, która jest takim przewodnikiem duchowym dla społeczności. On nie jest tym kapłanem w rozumieniu katolickim. Rabin jest taki sam jak reszta, tylko posiada zdecydowanie więcej wiedzy i może rozstrzygać kwestie prawne, kwestie halachiczne. W takich społecznościach bardzo ortodoksyjnych rabin też udziela tych certyfikatów koszerności, nadzoruje mykwę i tak dalej. W społecznościach reformowanych i konserwatywnych rabin jest bardziej takim przywódcą duchowym społeczności. Wygłasza kazanie, też jakoś pomaga w sprawach zwiedzania chorych, bywa w szpitalach, bywa w domu starców. Rabin jest taką osobą, która opieka się duchowe społecznością żydowską. Czyli nie jest pośrednikiem między wiernymi a... Nie, nie. Rabin nie posiada umiejętności pośrednictwa. Może u cadików hasyckich tak, ale to nie jest ten klasyczny judaizm, do którego ja należę i myślę, że rabin nigdy nie był pośrednikiem pomiędzy swoimi wiernymi a Bogiem. Każdy ma taką samą drogę do Boga jak inni. To spytam może jeszcze inaczej. Oczywiście te pytania padły, te odpowiedzi padły w tych odpowiedziach, ale spytam może tak. Gdybyśmy porównali pozycję katolickiego księdza a rabina, jakie są różnice?
No, ksiądz jest kapłanem, ksiądz jest osobą, która rozgrzesza, która może decydować za innych, rabin nie decyduje za innych. W judaizmie każda osoba decyduje sama, może szukać porady, jakiejś rozmowy, ale w swoim życiu decyduje sama. Nikomu nie powiem, że odczytasz to i jesteś rozgrzeszony. O tym decyduje tylko Bóg wyłącznie i rabin jest bardziej taką oporą, która pomaga znaleźć drogę do Boga, ale nie coś załatwić u Pana Boga. Jak wygląda codzienny, przeciętny dzień rabina? Znaczy, to jest dużo tej pracy papierowej, też dużo ustaleń, różnych planowań. Musimy planować cały czas następne święta, kogo zapraszamy, czy będzie obecny na przykład kantor na Wielkie Święty i tak dalej. To znaczy dużo takich spraw edukacyjno i planowanych. Mam też spotkanie z osobami, które chcą się spotkać z rabinem. Mam też swoje godziny. Też prowadzę zajęcia. Kilka razy w tygodniu, czasami w Warszawie, czasami poza Warszawą, w innych społecznościach. I też dużo takich obowiązków reprezentacyjnych. Trzeba być na różnych ceremoniach albo na konferencjach. Proszą o wykład bardzo często, więc wywiad. Taka praca i reprezentacyjna, i edukacyjna, i oczywiście duchowo-społeczna. Tu modlitwy, jak wiem, są z tego tylko raz w tygodniu, prawda? Dwa razy w tygodniu. Skupiliśmy bardziej na modlitwach szabatowych. Może kiedyś też mamy raz w miesiąc modlitwę na Rosh Chodesh, na początek żydowskiego miesiąca, ale nie ma modlitw w ciągu tygodnia codziennie. Kiedyś chcieliśmy modlitwy w poniedziałki i czwartki, wtedy jest czytanie Tory publicznie, ale było bardzo mało osób, bo to o 7 rano. Rozumiem, że ciężko dotrzeć do synagogi. Więc skupiliśmy na modlitwach piątkowych wieczorem i w sobotę rano i zrobiliśmy też taką transformację naszej synagogi. Z większość synagog reformowanych określamy jako synagogi piątkowe, bo większość przychodzi w piątek wieczorem, a w sobotę rano jest mało osób. U nas raczej odwrotnie, sobota rano, szacharyt, jest główną modlitwą, jest czytanie Tory, jest później studiowanie fragmentu tygodniowego parszy i to tak jest bardzo, powiedzmy, zapotrzebowane. Czuliśmy wcześniej, takim warunkiem do uzyskania smichy rabinackiej jest ukończenie szkoły, uczelni rabinackiej, prawda, i otrzymanie smichy. Czy potem jeszcze rabin też kształci się w jakichś innych formach zorganizowanych, jakichś szkolnych, czy to jest tylko wyłącznie taka praca indywidualna? To już indywidualnie. Ja znam rabinów, którzy już są, mają trzecią stopień, mają doktorat, ale to już każdy decyduje, na ile ma czas. Nie wiem, może pozwolić sobie kolejne studia i tak dalej. Ale oczywiście mamy też tak zwane szkolenia, mamy spotkania rabinów międzynarodowe i na tych spotkaniach, to się nazywa kalla, i na takich spotkaniach mamy też wykłady, mamy warsztaty, więc to jest taka pomoc wzajemna rabinów. Dzielimy się wiedzą, otrzymujemy nową wiedzę, więc to jest cały czas, oczywiście jest. Czy rabin może mieć rodzinę? Tak, tak, jak najbardziej. To dokładnie będziemy wykorzystywali w filmie, który będzie opowiadał między innymi o działalności i dorobku rabina Moshe Isserlesarego. Zadam takie pytanie, nie wiem, czy rabin będzie w stanie na nie odpowiedzieć. Co zmieniło się, czy w ogóle cokolwiek zmieniło się w funkcji rabina od tych czasów właśnie średniowiecznych, od Moshe Isserlesarego po dzisiejszy dzień? Oczywiście wiemy, że pojawił się judaizm postępowy, to jest zapewne jakaś tutaj jakieś wytłumaczenie, ale czy w ogóle jakieś zaszły zmiany w samej, nie wiem, funkcji rabina, czy jakieś inne zmiany?
kiedyś słyszałem, że w Ameryce mówiono tak o rabinach. Kiedyś rabini mieli bardzo niewielką pensję, ale bardzo dużo szacunku. Teraz rabini mają wielką pensję, ale bardzo mało szacunku. Niestety społeczność się zmienia i też traktuje swoich rabinów czasami nie może w najlepszy sposób. W ogóle jest problem z rabinami, bo na przykład w ruchu reformowanym, konserwatywnym jest mniej rabinów niż miejsc, w których potrzebują rabinów, więc ta spada ten procent osób, które chcą zostać rabinami. To też problem, bo każdy szuka jakieś studia informatykę, medycynę, tam gdzie można naprawdę utrzymać się. Bycie rabinem to nie jest ta praca, która doprowadzi do jakiegoś wielkiego bogactwa. To nie o to chodzi. Nie o tym decyzja. Myślę, że rabinie w dawnych czasach, większość z nich też miało inny zawód. Też mamy świadectwo w Talmudzie. Ktoś był szewcem, ktoś był krawcem, ktoś stolarzem. W naszych czasach już jest, powiedzmy, porozumienie, że rabin zajmuje się sprawami rabinackimi i jeżeli społeczność chce mieć dobrego rabina, ten rabin będzie na utrzymaniu społeczności i nie będzie musiał szukać innego dorobku, bo wtedy będzie miał bardzo mało czasu dla swojej społeczności. Myślę, że to jest ta zmiana, że rabin przekształci się w taką funkcję, to jest już miejsce pracy, to nie jest tylko to, co na przykład robił Maimonides, był lekarzem i też był rabinem. Dzisiaj rabin zazwyczaj w większości przypadków jest wyłącznie rabinem i zajmuje się swoją synagogą, ale są też rabini, tak zwani akademicy. Nie mają swoich kongregacji, ale raczej zajmują się pracą akademicką, mogą być wykładowcami na uniwersytetach, też mogą pisać różne prace akademickie, mogą być edukatorami, niekoniecznie w synagogach. Czy i jak, jeżeli tak było, wpływa dorobek Moshe i Sergesaremu na życie Żydów postępowych? Tego wątku nie mogę jakoś rozwinąć, bo myślę, że wtedy to w ogóle nie dotyczyło Żydów postępowych, ale oczywiście judaizm postępowy jest kolejnym wątkiem judaizmu rabinicznego, tam gdzie rabini jako przywódcy społeczności decydują, jak ma wyglądać judaizm, jak ma wyglądać życie żydowskie. Tak powstał judaizm rabiniczny, kiedy rabini transformują rzeczywistość, w której już nie ma świątyni, w rzeczywistość, gdzie modlitwa to zastępuje. I tak samo w czasach emancypacji, koniec XVIII-XIX wieku, rabini zrozumieli, że trzeba coś zrobić, coś zmienić w tym życiu żydowskim, żeby w ogóle judaizm pozostał atrakcyjnym i nie stracił swoich wiernych. Bo wtedy możemy oczywiście obserwować wielkie odejście Żydów od swojej religii i to było oczywiście odejście nie z powodu judaizmu postępowego, a z powodu tego judaizmu, który dzisiaj określamy jako ortodoksyjny, który zupełnie nie odpowiadał temu życiu, które było zaproponowane Żydom europejskim po rewolucji francuskiej. I wtedy judaizm postępowy został tym mechanizmem, który z jednej strony pozwala takie życie, pozwala być częścią społeczeństwa ogólnego i z drugiej strony też zachowuje wątek, związek z życiem żydowskim, oczywiście w tej zreformowanej, w zreformowanym systemie wartości. Spytam też takie pytanie z judokracji, co jest fajnego w byciu rabinem, a co jest trudne? Co jest największym wyzwaniem? Trudne to jak każda praca z ludźmi, to wymaga dużo napięcia psychicznego. Czasami jest poczucie, że mam dosyć wszystkiego,
Już nie mam. Nie mam sił ani na telefon, ani odebrać, ani spotkać się z kim, bo to jest czasami taka monotonna praca, bo spotykasz się i każdy mówi o tym samym i musisz być takim dobrym psychologiem, czasami psychiatrą. To jest oczywiście ważny wątek, bo rabin jest absolutnie psychologiem. Rabin ma wysłuchać, ma powiedzieć, ma być w tym kontakcie, ale czasami to męczy, to prawda, jak to jest zbyt dużo. I czasami trzeba dać to zrozumienie, że rabin też ma odpocząć od spraw społecznych, dlatego warto mieć ten jeden dzień wolny i oczywiście w szabat to my pracujemy, tak to można określić, rabin znajduje się w synagodze, więc pełni swoje obowiązki, ale czasami trzeba też odpoczywać od społeczności i wtedy to ja to nazywam czyścić filtry. To jest bardzo ważne, bo inaczej można się spalić zawodowe bardzo szybko. Fajnie w byciu rabinem to poznawać nowych ludzi, to też związane z ludźmi, to też zwiedzać inne kraje, spotykać się z rabinami z całego świata, mieć też poczucie satysfakcji, że coś się dzieje, że zmieniasz życie innych, budujesz społeczność i może kiedyś o tobie będą wspominali w sposób bardzo pozytywny, że byłeś jednym z tych budowników tego życia, które odrodziło się w Polsce. Więc mam często, jak wracam z jakiegoś wykładu, który prowadzę, albo ze spotkania, albo z modlitwy, miałem takie poczucie, że dzisiaj naprawdę była bardzo piękna modlitwa i dużo osób otrzymało tej satysfakcji i spełniło swój obowiązek religijny i to robi bardzo dobrze na serce. Ale rabin oczywiście potrzebuje też swojej przestrzeni i to nie oznacza, że każdy kongregant, każdy wierny poza synagogą ma być moim przyjacielem, ma być osobą, z którą pójdę na piwo. Zupełnie nie. Tu już sam wybieram, z kim utrzymuję ten kontakt towarzyski poza synagogą i to nie musi być każda osoba z synagogi. Absolutnie nie. Jakie są plany na przyszłość? Marzenia, oczekiwania rabina? Bym chciał, żeby Etzheim przeprowadziło się kiedyś do swojej stałej siedziby, do takiej tak zwanej klasycznej synagogi, żeby była albo wybudowana, albo coś było przerobione, albo żeby to miejsce już było na stałe nasze, które też będzie gwarancją rozwoju judaizmu postępowego w Warszawie i w Polsce. To jest takie główne marzenie mojego życia, żeby Etzheim z tego pokoju w białym budynku przez Aleje Jerozolimskie kiedyś przeprowadził się do stałej siedziby, do stałej synagogi, nawet ze swoją mykwą, ze swoim podwórkiem. Klasyczna synagoga. W takim razie, rabinie, dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo.